Proszę, proszę. Dobry wieczór, panie Dziamdzia. O Boże, toż to mój pan administrator. Jam to jest, we własnej osobie. Rączki całuję. Jezła pan, tak. Przepraszam. Wpadłem, wie pan, tak. Pan mnie całuje. Wpadłem, żeby zobaczyć, jak się panu mieszka. Dobroczyńcą i łaskawcą. Nie, pan mnie nie podejmuje pod kolana, bo żylaki mam. No, przepraszam, pana. Przepraszam. No, proszę sobie spocząć na tej wersaleczce. O, tutaj, o proszę. Proszę bardzo. Chodź. Dziękuję, dziękuję. O tak, poduszeczkę pod plecki, tak. Zaraz zawołam Mariolkę, żeby przyniosła bambośki. Chwileczkę, panie Dziamdziak, tak, 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 słucham. Ta Mariolka to pańska żona czy córka? Żona, proszę. To nie trzeba, nie, obejdzie nie? Się, tak. Niech no pan tu przejdzie, panie. No już, no. Tak jest, już lecę, panie. No. Tak. Niech no słucham, pan tu siada, słucham. Panie. Ale no. Jak, żebym śmiał, panie administratorze. No. Może ja przykucnę przy pańskich nogach. To niech pan kuca, no. Tylko... Proszę, proszę. Dzień dobry, panie Dziamdzia. O Boże, toż to mój najukochańszy pan administrator, no. Kocha dobrodzień, łaskawco. No, wązła pani, jam no. To jest, no. Tylko bez obśliniania, panie Dziamdzia. Na pieszczoty to ja chodzę całkiem gdzie indziej. No szkoda, no to chciałem powiedzieć, że to z radości na pana widok, tak się cieszę. Proszę, nie, nie ma z czego, panie Dziamdzia, nie ma z czego, a teraz ab owo, jak mawiali Rzymianie, czyli od jajka. Aha, proszę bardzo, jajecznica sadzone czy na twardo. Nie, wąs z jajami, proszę pana, siadaj tutaj. Aha, już siedzę, łaskawco, no. No, panie Dziamdziaku, siedzi pan już? No, to pan tak. Słuchaj. Czy pan może słyszał o tym, że od niedawna obowiązuje u nas nowe prawo lokalowe? Tak, słyszałem. No. No, a pan pamięta, jaka jest naczelna zasada tego nowego prawa, proszę pana? A naczelna zasada, zaraz, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Durny czy... Nie, jak? Przepraszam, pomógł. To jest tak, kto pod kim dołki kopie... No. Nie, tak, to chyba tak. Nie pożądaj żony bliźni... Nie, też... Panie... Chwileczkę, a może tak jest. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, o, nie? Nie, proszę pana. Nie, to zaraz, to ja sobie przypomnę. Zaraz, miej serce i patrzaj w serce. Nie, to nie, to piję, Kuba do Jakuba, też nie, przydybali babcie... Nie, też nie, wsiądź do pociągu, nie, albośmy to jacy tacy... Chwileczkę, panie Dziamdziak. Nie, zaraz, poszła baba za chałupę w młodości, podaj mi skrzydła swoje. Stoi na stacji lokalnej, to wszystko, nie, to... I co teraz ze mną będzie, panie administratorze, zapomniałem. Durnota, no. Niedobrze, panie Dziamdziak, głupota z pana wyłazi, proszę pana, ale tym razem ja panu pomogę. Otóż, proszę pana, naczelną zasadą prawa lokalowego jest... Dwukropek, proszę pana. Jedna rodzina w jednym mieszkaniu. Mówi to panu coś może? A mówi, tak. No, więc teraz pana pytam, proszę pana. Pan tu mieszka sam? Tak, sam. A gdzie rodzina? No ja nie mam rodziny. No jakże to tak bez rodziny, proszę pana. Nie ze mną takie numery, Dziamdziak, nie ze mną. Nie, to co ja mam robić? To głupota, proszę. Przypomnieć sobie trzeba, gdzie pan ma jakąś rodzinę. No, ja naprawdę nie mam. To niedobrze, panie Dziamdziak. Zaraz, a może być szwagier? Jak najbardziej. O. To więc szybko, proszę teraz. Imię, nazwisko, adres, skrzynka kontaktowa. Cieciorek, Jan mieszka w Rybniku, ale bliższego adresu nie znam. Tyle lat minęło. Nie szkodzi, proszę pana, my go znajdziemy. Tak, no i co teraz ze mną będzie, łaskawco? Dobrze będzie, proszę pana. Jutro przeprowadzimy pana do szwagra. Cieszy się pan z tego? Jak to przeprowadzimy? Zwyczajnie, jedna rodzina w jednym mieszkaniu. Mówi do panu coś może, no. O nie, proszę pana, ja się nie zgadzam. No, niech pan zaraz robi swoje, proszę pana. Oto moja pierś. Nie. Nam strzelać nie kazano, proszę pana, że się posłużę cytatem z wierszy. No, w takim razie ja zrobię o tak, proszę panie pana, tak zrobię. Panie Dziamdziak, nie wysadzaj się pan na dowcipie. A ja się wysadzę na dowcipie, Ale niech pan... Panie administratorze, gdzie pan jest? Tu jestem. Ja pana bardzo przepraszam. Nic nie szkodzi, ja przywykłem, proszę pana. Bo to znamienne, że po wprowadzeniu nowego prawa lokalowego wiele mieszkań oszańcowało się na wzór reduty Ordona. Proszę, proszę. Dzień dobry, panie Dziamdziaku. O Boże, toż to znowu mój pan administrator. Inspektor, panie Dziamdziaku, inspektor. Tak? Ja jestem starszy inspektor, a ten pan tu, Włodek, to jest młodszy inspektor. Jak jestem dokładnie młodszy o 3 lata i 2 miesiące. Bardzo mi przyjemnie, proszę pana. A panowie od czego są inspektorami? My jesteśmy, proszę pana, inspektorami od opieki nad zwierzyną, proszę pana. Nad zwierzętami. Nad zwierzętami. Tak. Ależ ja nie potrzebuję pańskiej opieki. A co ja gadam? Właśnie. Panowie
panowie, ja nie jestem tym, za co mnie bierzecie. Nie, to się jeszcze okaże, panie sędzia. No jak to okaże? Panowie, czy ja mam kły? Proszę pana, niech pan popatrzy. Albo czy ja mam pazury, proszę pana. Albo czy by mi wydali ten oto tutaj, proszę pana, dowód osobisty na nazwisko Dziamdziak. Proszę zobaczyć. Pokaż pan to. No, faktycznie, szefie. No. Tu piszę tak. Dziamdziak, syn Jana i Rozali. Patrz pan. No, proszę pana, proszę pana, a co to jest właśnie Dziamdziak, proszę pana? Niech panowie poszukają według alfabetu w tym. O, ja tu mam, proszę pana, taką wielki atlas zwierząt. Ładna pana. Książka. Niech pan mi pokaże, gdzie tu jest jaki Dziamdziak, proszę pana. Co to jest Dziamdziak, proszę pana? Motylek, gryzoń, może jaka mysza, proszę pana? Tu nic nie ma. Chwileczkę, panie Dziamdziak, chwileczkę. Tak, przepraszam. Ja pana przepraszam. Niech pan popatrzy tu. Patrzę, co jest? Proszę pana, w tej encyklopedii to najwyżej może być ssak, proszę pana. Panie, mogę być ssakiem, ale przecież panowie też jesteście ssakami. Niech pan nas nie obraża, bo my na służbie jesteśmy. Właśnie, i niech pan nas nie kołuje, wie pan. Tak? Tylko niech nam pan pokaże tego kota dobrowolnie od razu. Kota? Ależ panowie, ja nie mam kota. Proszę poszukać, proszę pana, może tutaj on jest, proszę, kici, kici, proszę bardzo. Albo może tutaj, kici, kici. Panie Włodku, proszę. Panie Włodku, czyjego panie? Dziamdziak, panie Włodku, niech mu pan przeczyta, co nam zapodał nasz człowiek. Czytam. Uprzejmie zapodaję do uprzejmej wiadomości, że Dziamdziak Eustachy ma dużego kota. Co pan na to, panie Dziamdziaku? Panowie, przysięgam. Zaraz, szefie, bo tu jeszcze jest coś dalej. Ma dużego kota na punkcie muzyki. Tak? A panowie, to jest jednak różnica. Rozumiem. No. Kot, czyli po polsku szmergiel. Szajba. Poniekąd, proszę panu, bo ja bardzo lubię muzykować. A panowie może słyszeli, że muzyka łagodzi obyczaje? Nie. I na tym polega różnica, proszę pana, między nami. I na czym pan tak muzykuje, że jak pisze ten nasz człowiek, aż się bebechy pisze w nim przewracają. Na tym, proszę pana, fortepianie. Proszę pana. Na którym? Niech ja zobaczę. Niech pan tu zobaczy. Pan zobaczy, panie Włodzimierzu. Co to jest? To jest to właśnie? To. Aha. I fakt, szefie, bo na tym pudle to pisze właśnie Bechstein. Bechstein, łaskawco, to taka firma. Bechstein? Tak. Nigdy na czymś takim nie grałem. Jak to się robi? Proszę pana. Niech pan usiądzie. I palcami przyciska się klawisze. Tak? To jest biegły pianista. Potrafi pan coś wybrzdąkać na tym? Nigdy nie próbowałem, ale zobaczę. Można? Śmiało. No! Wszystko jedno, niech będzie. Wspaniale, pan jest Rubinstein. Widzę, że pan mnie bierze za kogo innego. Tak? Pan pozwoli, że się przedstawię. Kazimierczak jest. Bardzo mi przyjemnie. Dziamdziak. Panie Dziamdziak. Tak. A tu, co pan tu ma za szpeje? Co to tutaj takie? A to są, proszę pana, niech pan pokaże. Ostrożnie, kochany, ostrożnie, to są skrzypce, na których grał sam Paganini. Kto? Nie znam. Pan nie wie, kto to był? Nie znam, nie. No. Nie, a najważniejsze, wie pan, że popierał naszą spółdzielczość pracy. Tak pan sądzi? Tak sądzę, wie pan. Że akurat Paganini? Bo tu w środku, wie pan tam wyłamał kawałek deseczki. Tak? To w tym jest naklejka. Spółdzielnia Przemysłu Zabawkarskiego imienia Środki Marysi w Zawichoście. Widzi pan tu? Tu się pan popatrzy. Ale nie może być. Jak to spółdzielnia zabawkarska? Panie... Może być. Znaczy, jak chcieli mnie, tak? Jak to się na tym gra? Tu tak się... Nie, odwrotnie, kochani. Smyczek pod brodę. Nie smyczek pod brodę, nie? Tylko tu? Skrzypce. I teraz smyczkiem po strunach, a nie skrzypcami po smyczku. Spróbujemy. Jak pan spróbuje. Ale mi wyszło, nie? Całkiem nieźle, jak na pierwszy raz. Pan gra pierwszy raz, prawda? Pewnie, jasne. Proszę pana, skąd to się biorą takie zdolności? To na pewno zdolności dziedziczne są, wie pan. Na przykład po ojcu może mieć. Po ojcu? Niech pan nie opowiada, proszę pana. U mnie, proszę panów, był sublokator, niejaki Przytulak Antoni, który malował bardzo piękne obrazki. Natomiast, proszę pana, moja córka nie ma żadnych zdolności do malarstwa. Także to nie jest żadna reguła, proszę pana. Panie Dziamdziak, a co to takiego jest to? A to są kotły, proszę pana. Pan w nich trzyma zacier, czy bigos pan gotuje? Co? Nie, ja na tym gram. Proszę pana. Panowie, to bardzo dobre, to może spróbujemy razem. Bardzo chętnie, proszę pana, bo jak powiadam, muzyka łagodzi obyczaje, a panu się to bardzo przyda. No to dawaj. Trzy,
4. Panie Włodziu, żyje pan? Żyję, tu pod tą sterką. A ja też żyję. Panie Dziamdziak, a wie pan, dlaczego pan dotąd żyje? No. Bo ja, proszę pana, nie mam siły, nie mogę się ruszyć, żeby pana dobić. Niech pana wszyscy diabli wezmą z tą pańską muzyką przez tego pańskiego kota. Niech pana wezmą tego kota. Mój Boże, jeśli nie muzyką, to czym wreszcie załagodzić pańskie obyczaje? Proszę, proszę. Dzień dobry, panie Dziamdziaku. O Boże, toż to znów pan administrator. Jam to jest. To bardzo długo pan nie raczył przyjść, żeby mnie postraszyć. Nie? Pan był może ciężko chory? Nie, panie Dziamdziaku, byłem zdrów jak ryba. A wobec tego bardzo panu dziękuję. Przez cały miesiąc pan nie przyszedł ani po to, żeby mnie wykwaterować, ani żeby mi zrobić remont, ani żeby mi przeprowadzić egzekucję w trybie natychmiastowym. Serdecznie panu za ten miesiąc spokoju dziękuję. Bardzo proszę, proszę pana. Nie mniej, nie ma za co nie? dziękować. Nie, ponieważ ja przez ten miesiąc bawiłem na urlopie, proszę pana, i naprawdę nie mogłem się panem zająć. No, a ja myślałem, że to z dobroci serca. Dobroć serca, panie Dziamdziaku, to ja mam zarezerwowaną dla młodych wdów oraz nieletnich sierot. Ale nigdy dla przemytników, proszę pana. Ale łaskawco, jaki to ze mnie przemytnik? Panie Dziamdziak, ja pana ostrzegam, że wszystko, co pan od tej chwili powie, może być użyte przeciwko panu. Chce pan zeznawać może? No mogę zeznawać. No, a więc przyznaje się pan do usiłowania przemycenia kanapy wbrew obowiązującym przepisom? No nie da się ukryć, wszelako ja już odcierpiałem, łaskawco. Po kolei, dokąd pan usiłował przemycić kanapę? Z Wrocławia do Swojczyc, łaskawco. Pan wiedział, że to nie wolno? No przysięgam, że nie. Dziadek Ramolak może to poświadczyć, bo to on, proszę pana, za drobną opłatą 200 zł zniósł tę starą, niepotrzebną mi kanapę i postawił ją koło pojemników ze śmieciami. Ale MPO nie chciało jej wywieźć. I bardzo słusznie, ponieważ MPO nie jest instytucją filantropijną. Chytrze to pan sobie wykombinował, wie pan, ale chytrość nie popłaca. Oj, to prawda, bo potem zjawił się dzielnicowy, obejrzał kanapę, w wyniku czego zapłaciłem 1000 zł kary i 200 nawiązki za zanieczyszczanie naturalnego środowiska człowieka. I bardzo słusznie. No jakże słusznie, łaskawco, skoro nikt nigdy nie słyszał, żeby dzięki kanapie ktoś umarł, proszę pana. Natomiast wiadomo, że wielu się urodziło. To jest ta kanapa, panie Dziamdziaku? Oto właśnie ta, bo mi on dziadek Ramolak znów za drobną opłatą 200 zł wniósł z powrotem na górę, żeby nazajutrz za drobną opłatą 200 zł znieść na dół. Pan jest jednak, wie pan, recydywa niepoprawna. Ale to nie jest recydywa, łaskawca. A co to jest? Ja nazajutrz uzgodniłem taksówkę bagażową, która mi za drobną opłatą 500 zł wywiozła kanapę na wysypisko w Swojczycach. A potem mi za tą samą drobną opłatą przywiozła z powrotem, proszę pana. Jest a dziadek Ramolak za 200 wniósł na górę, ponieważ żeby wysypać kanapę w Swojczycach, bez proszę sensu pana, potrzebny jest dowód opłacenia się w MPO na sumę złotych 50. Słusznie. To w sumie ile to pana kosztowało? No w sumie, proszę pana, 3200 zł. To chyba wystarczy, kochany, i mam nadzieję, że pan mnie już nie ukaże w trybie administracyjnym. Niech pan będzie spokojny. Tak? Ja nie mam takich uprawnień, oj, wie pan. Kochany. Szkoda. Tak. Nie pan połapa. Natomiast niech mi pan powie, jak grzeje pański kaloryfer. A bardzo dobrze, łaskawco. Jestem bardzo zadowolony. Cieplutko. Cieplutko mam. Cieplutko. Tak. Wobec tego założymy panu kryzę. Jezus Maria. Dzień dobry, panie Dziamdziaku. Widzę, że sobie rybki łapiemy. A, faktycznie łapiemy. O Boże, toż to przecież mój pan administrator. Kuchy. A, nie, panie Dziamdziaku, nie administrator. Nie, tym razem nie? Nie, bo od kiedy pan się zajął wędkowaniem nadwodnym, tak? To ja się przecież gnąłem w starszego inspektora Związku Wędkarzy. Jezus Maria. Otóż to, panie Dziamdziaku. Naprawdę pan ma dziwny zwyczaj przepoczwarzania się w rozmaitym mąstwie. Ja się, proszę pana, przedzierzgiwam. Aha, przedzierzgiwam się, tak. A teraz ostrzegam pana, że wszystko, cokolwiek pan od tej chwili powie, może być użyte przeciwko panu, chyba że pan od razu zapłaci. Ale za co, łaskawco mój? Zaraz zobaczymy. Poproszę kartkę wędkarską. Kartę wędka...
Wędkarstwo, tak. No niech się pan nie denerwuje, panie Dziamdziaku. Pan się denerwuje. Najlepszy sposób na nerwy to liczenie do 10. Niech pan liczy do 10, tak? No. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dobra. Siedem, osiem, dziesięć. Dobra, nie tak prędko. Nie powolutku, spokojnie, no. Przecież relaks ma być nad wodą, no. A teraz niech pan mi pokaże tę kartkę wędkarską. O, proszę, proszę uprzejmie. O. Aha, tak. No niestety. Karta w porządku? No, bardzo się cieszę. Nie masz czego, panie Dziamdziak, nie masz czego się cieszyć. Ponieważ nie był pan niestety na ostatnim szkoleniu w kółku Związku Wędkarskim. No, istotnie wszelako byłem przeziębiony. Niedobrze, panie Dziamdziak, no. Niedobrze. Na takim szkoleniu się można masę ciekawych rzeczy dowiedzieć. No wiem, wszelako ja korzystam z samouczka wędkarskiego. Niedobrze, panie Dziamdziak. Nie? Pewnie, że nie. W samouczku nie znajdzie pan tematów poruszanych na szkoleniu. No, przepraszam, a jaki był ostatni temat szkolenia? Bardzo ważny, proszę pana. No. Ostatni temat był, proszę pana, przyczyny przesilenia rządowego w Argentynie. No nie wiem, no to co teraz ze mną będzie, panie inspektorze? Oj, niedobrze, panie Dziamdziak, niedobrze. Cały czas niedobrze, tak jest. No. A właściwie to na co pan łapie te ryby? A na kolację, łaskawcu. Pytam nie na co pan łapie, tylko na co one biorą te ryby. Na chleb panu biorą, na groch czy na muchę? Nie, ja je za przeproszeniem łapię na glizdę. A wędzisko, widzę, pan ma z bambusa? Tak, z bambusa, o. Bambus, o ile mi wiadomo, i panu chyba też, pochodzi z krajów zamorskich. Tak jest uczona mnie. Panie Dziamdziak, niech mi pan zaraz pokaże kwit celny za ten bambus. Ależ łaskawców, no kwit celny? Bez nerwów, co pan się denerwuje? Niech pan liczy do 10 sobie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pan stanowczo za szybko za liczy, szybko. Pan udaje kalkulatorek, proszę pana, no. Więc nie ma pan tego kwitu celnego? Nie mam. No niedobrze, panie Dziamdziak, niech pan przynajmniej pokaże, co pan tu ma, co pan tu złapał. O, takie tam karaski. O, dobra, dzień. Karaski. Wiaderko. To w takim wiadrze pan trzyma biedne karaski, tak. Proszę pana. Zezwolenie pan ma przynajmniej. No nie wiedziałem, że trzeba. No niedobrze, panie Dziamdziak. No niedobrze, niedobrze. Co niedobrze? Jak ja pana, panie, zaraz pchnę z tej wysokiej skarby. No, spokojnie, panie Dziamdziak, tak? Spokojnie. No. Co złapami tu, proszę pana? Powtarzam, zanim pan coś powie albo zrobi, niech pan najpierw liczy do 10. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Za szybko. Pomału trzeba liczyć. No. Dobrze, będę pomalutku. Już panu przeszło? No przeszło, rzeczywiście to pomaga, takie liczenie. Wobec tego jedźmy dalej. Imię, nazwisko, data urodzenia, imiona rodziców, przebyte choroby, swoje własne, stan cywilny, żony, imiona, szybko. Zaraz. Panie Dziamdziak, tylko bez dostania. Ratunku! Mój Boże, zaraz, tylko spokojnie. Ja muszę się uspokoić. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, zaraz, prosił, żeby liczyć wolniej. Osiem i pół. Dziewięć i ćwierć. Dziewięć i pół. Dziewięć i trzy czwarte. 9,9. 10, panie inspektorze, gdzie pan jest? O, zrobił ból i dał nura w głębinę, mój Boże. Nie zawadnie po to, żeby się tam znowu przepoczwarzyć w jakieś nowe monstrum. Proszę. Dzień dobry, panie, panu Dziamdziak. Dzień dobry, o co chodzi? Że co, proszę? Panie Dziamdziak, pan dzisiaj gra nie w tej konwencji. No niech pan zachowuje reguły gry. Proszę pana, konkretnie o co panu chodzi? O co? O to, że jak ja wchodzę i mówię dzień dobry, panie Dziamdziak, tak, to wtedy pan powinien wykrzyknąć Boże, toż to mój kochany pan administrator. Tak. Czemu pan tak nie wykrzykuje, panie Dziamdziak? Dlatego, proszę pana, że mi się nie chce po prostu. Rozumie pan? Mnie się ta zabawa już przykrzyła i nie pozwolę, żeby pan dalej robił mnie w konia, proszę. Ależ panie Dziamdziak, z pana wcale nie trzeba robić konia, pan już jest, nie. Nie, panie Dziamdziak, no to niemożliwe, żeby pan mnie tak odtrącał w taki nieludzki sposób. Ze wszystkie moje dobrodziejstwa, tak? No, spokojnie. Niech pan nie płacze, panie. No. To ja już panu powiem, wie pan? Że mnie też nie lekko rozstawać się z panem, ale to konieczność, proszę pana. Niech pan popatrzy. O, to jest zawiadomienie, że zostałem przyjęty do domu ręcisty pod tytułem Bezdrzysta Jesień, proszę pana. Ach, właśnie. W takim razie muszę pana ostrzec,
że musi mi pan to mieszkanie doprowadzić do odpowiedniego porządku. Tak jest, proszę pana. Cały lokal zostawię panu w takim stanie, w jakim znajdował się po ostatnim remoncie. Panie Dziamdziak, pan mi tego nie zrobi chyba. Panie Kaczmarek, ja to panu zrobię. Jak pan to zrobi, to i tak nikt panu nie uwierzy. Uwierzy, proszę pana. Ja mam protokół podpisany przez świadków i uwierzytelnione zdjęcia dokumentalne z tego remontu. To ja w takim razie się stąd nie ruszę do jutra. No to trudno. Niech, no, niech pan siada sobie. Dziękuję uprzejmie, tak. Dziękuję. Zapali pan sobie cygarko może? Jakież to zgrabne cygarko. No, prawdziwe hawańskie, proszę pana. Ja myślałem, że kubańskie. Tak? No, z przyjemnością się zaciągnę. No to proszę, niech pan się zaciągnie, proszę pana, a ja zaparzę kawkę, dobrze? O, dobra. Niech pan się zaciągnie. Panie administratorze! Gdzie pan jest? Tutaj! Aha, prawą rączkę ma pan na wierzchu czy pod gruzami? Prawą mam pod gruzami, ale nic nie szkodzi, bo ja jestem Majkutem. Co mam panu podpisać znowu? O, ten tutaj protokół pan mi podpisze, protokół zdawczo-odbiorczy. O tak, o! Dziękuję i moje uszanowanie. Zemsta jest z koszą bogów. To był Jerzy Dębski i Jan Kaczmarek.